Szanowni Państwo, czy kiedyś sobie zadaliście pytanie, czym jest bezpieczeństwo narodowe? Kto za nie odpowiada? Bezpieczeństwo narodowe to jest stan, który jest konsekwencją właściwego przygotowania ochrony i obrony przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. I co jest najważniejsze, wszystkimi dostępnymi siłami i środkami państwa. Więc bezpieczeństwo narodowe to nie są tylko czołgi, armaty i chałubice. Kto odpowiada za kierowanie tym bezpieczeństwem narodowym? Nie kto inny, tylko prezydent. Ja niejednokrotnie słyszę, że dzisiejsza legislacja nie pozwala prezydentowi wypełniać tej misji. Nic mylnego, drodzy państwo. Prezydent ma takie narzędzia. To nie kto inny, tylko prezydent może szkolić administrację rządową w zakresie kierowania obroną państwa. Gdybyśmy sobie zadali pytanie, ile takich przedsięwzięć przeprowadził obecny prezydent? Jedno. Prezydent ma kolejne narzędzie, którym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. I ponownie zadam to pytanie. Ile razy z tego narzędzia skorzystał pan prezydent Duda? Przez 5 lat tylko raz. Zapewniam was, że prezydent Hołownia nie będzie się bał dyskutować w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego o kwestiach bezpieczeństwa nie tylko z rządzącymi, ale z opozycją, bo taka powinna być rola prezydenta. Bezpieczeństwo to również sojusze, ale nie sojusze podpisywane na stojąco albo tylko z jednym partnerem. Polska należy do 2 elitarnych klubów. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska. My potrzebujemy prezydenta, który będzie partnerem dla wszystkich członków tych elitarnych klubów, zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Ale potrzebujemy też prezydenta, który będzie reagował, kiedy niefrasobliwy minister będzie obrażał naszych sojuszników. Tak być nie może. Bezpieczeństwo to są również systemy uzbrojenia. Ale uwierzcie mi, drodzy państwo, że najlepsze systemy uzbrojenia, jeżeli nie będą produkowane w naszym kraju, albo jeżeli chociaż nie będą serwisowane, to w końcu stracą swoją przydatność. Tak być nie może. Ktoś powie, ale prezydent nie jest premierem, nie jest rządem, który dokonuje zakupów tych systemów uzbrojenia. Ale pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy, że ustawa nakłada na prezydenta obowiązek ustanawiania głównych kierunków rozwoju. Ustanawiania, a nie podpisywania, jak to robi prezydent Duda. Często słyszymy, a muszę powiedzieć, że to wzbudza moje emocje, kiedy politycy mówią, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie byli gotowi do najwyższych poświęceń. Zdrowia i życia. Ale tak się zastanawiam, czy oni mają prawo o tym mówić, kiedy ich dzieci nigdy nie odbywały żadnej służby, a niektóre niedługo opuszczą nasz kraj. Jak mało kto, Szymon Hołownia, rozumie siły zbrojne. Rozumie potrzeby żołnierzy. Dlaczego? Bo każdego dnia, kiedy jego małżonka, pilot, myśliwca bojowego, wykonuje zadania dla bezpieczeństwa naszego kraju, rozumie, jak ta misja jest ważna i jak jest niebezpieczna. To tylko rozumie Szymon Hołownia. Czy siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej XXI wieku mają w głównej mierze składać się z kilkudziesięciu tysięcy
dziewczyn i chłopaków, skądinąd bardzo zdeterminowanych i zaangażowanych, ale wyposażonych jedynie w karabinki i przewożonych ciężarówkami? Moje stanowcze nie. My potrzebujemy profesjonalistów, którzy będą obsługiwać bezzałogowe systemy, które pozwolą identyfikować i neutralizować zagrożenia jeszcze daleko poza granicami kraju. Drodzy Państwo, przyszłych wojen nie będzie się prowadziło armatami, czołgami i samolotami. Jest nowy wymiar, cyberprzestrzeń. To my potrzebujemy dzisiaj zawodowców, którzy w tej cyberprzestrzeni będą identyfikowali zagrożenia i będą przeciwdziałać tym zagrożeniom, abyśmy bezpiecznie mogli korzystać z naszych telefonów, smartfonów, z każdej dostępnej aplikacji. Tylko jedynie Szymon Hołownia w swoim programie zdefiniował, jaka ma być armia przyszłości. On jeden to napisał, nie mówi. To jest niezwykle istotne i ważne. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie o tym, że kilka tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy niejednokrotnie wykształconych za granicą, z ogromnym doświadczeniem, dzisiaj pobiera świadczenie emerytalne. Dlaczego? Dlatego, że system, obecna władza ich wyrzuciła. Czy nas, jako Polskę, stać na takie marnotrawstwo? Ja uważam, że nie. Drodzy Państwo, 24 dokonacie wyboru. Nie będzie to tylko wybór między strażnikiem konstytucji a długopisem partyjnym. Wybierzecie osobę, która będzie odpowiadała za kierowanie bezpieczeństwem naszego państwa, kiedy będzie zagrożenie. Ja wierzę w to, że taką osobą będzie Szymon Hołownia. Dlatego wspieram go i będę udzielał mu daleko idącej pomocy, tak abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w naszej ojczyźnie.